Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Magda z Art Studio Magda Felux. Dzisiaj zapraszam Was na tutorial. Wykonamy wspólnie karteczkę. Karteczkę na narodziny dziewczynki. Będzie to kartka w formacie C5. Pomyślałam sobie, że jest to bardzo fajny format, a zwykle te kartki robimy w kwadracie albo DL-ki. Dlatego tym razem pokażę Wam karteczkę w takim właśnie formacie. Kolekcja, na której będę pracować, to kolekcja Cute Bunny Girl. Tak wygląda ona w całości. Piękne różowe kolory i królisie, kwiatuszki, więc będziemy sobie z niej tworzyć. Oczywiście do tego mam już wycięte dodatki do wycinania, ale wykorzystam też listeczki, żeby troszeczkę ten kolor podbić, ten róż, żeby nie było tak bardzo jednolicie, więc wykorzystam zielone listki z kolekcji Romantic Memories. Przygotowałam sobie również dwie taśmy klejące, jedna to jest dwustronna płaska, a druga to jest taśma dystansowa, tylko już Wam powiem, jaka to jest. 1,5 mm grubości i 6 szerokości. Mam tutaj dwie taśmy. No i przygotowałam sobie również dodatki do mojej kartki. Jak widzicie, mam tutaj ślicznego króliczka, króliczka dziewczynkę, już sklejonego i przygotowanego. Wykorzystałam do tego wykrojnik, właśnie z którego możecie stworzyć sobie królisia, zarówno dziewczynkę, jak i chłopczyka. Mam też przygotowanego chłopczyka, więc mogę Wam pokazać, jak wyglądają obydwa złożone króliczki. Naprawdę przesłodkie. A dziś wykorzystamy dziewczynkę. Przygotowałam sobie również z takiego wykrojnika liście, również w zielonym kolorze, ale w troszeczkę innym odcieniu, do mojej kompozycji. Kolejny wykrojnik, z którego mam wycinanki, to jest taka gałązka z kwiatami. Ja tutaj mam, szczerze mówiąc, resztki, dlatego że nie wykorzystałam w poprzednich projektach całej gałązki. Dlatego właśnie nigdy nie wyrzucam sobie takich końcóweczek. One pięknie uzupełnią naszą kompozycję. Więc nawet jeżeli wykrojnik jest dla Was za duży, to możecie śmiało podzielić go na mniejsze części. I z wykrojnika z kwiatuszkami przygotowałam sobie już takie kwiatuszki. Tu mamy potrójne, tu mamy poczwórne i takie maluszki, żeby zbudować kompozycję. Dlatego teraz zapraszam Was do wspólnego tworzenia. Zobaczycie, w jaki sposób tworzę moją kartkę.